Tym razem znajdujemy się w miejscowości Lasocin w województwie zachodniopomorskim. Za moimi plecami znajduje się budynek. Budynek jest na granicy 170 m kwadratowych powierzchni użytkowej. No i chodźcie, zobaczycie, jaki kocioł to ogrzewa. Kotłownia jest tak niska, facet 1,80 m tu się po prostu nie wyprostuje. Ale mimo wszystko inwestor sobie zażyczył, że chce mieć sasa zainstalowanego, tak? No i się udało, sas jest. Jest tu naprawdę bardzo nisko. Zostało wykonane zagłębienie przez inwestora. Zagłębienie około 50 cm. W związku z tym kocioł wylądował 50 cm pod właściwą posadzką. Tak to wygląda. No a teraz jaki to jest kocioł? Jaki kocioł ogrzewa dom 170 m w kwadracie? Biokompakt. 10 kW. Podaję zawsze pytania takie, czy kocioł 10 kW sobie poradzi i z jakim metrażem sobie poradzi? Jaki metraż jest w stanie ogrzać kocioł 10 kW? Wszystko uzależnione jest od tego, jak jest wykonana instalacja wewnętrzna w danym budynku i jak jest zrobiona i wykonana kotłownia. I dzisiaj, jeżeli kotłownia jest wykonana w taki sposób, że ten powrót wody gorącej, wody wracającej z instalacji będzie faktycznie ten powrót gorący, to jest duża i wielka szansa na to, że nawet mniejszy kocioł niż faktycznie podaje producent może zostać zainstalowany do waszego domu, mieszkania. Wszystko jest uzależnione od tego, jakiej technologii sobie użyjecie albo na jaką technologię pozwolicie waszemu instalatorowi. A za moimi plecami znajduje się sprzęgło hydrauliczne, gdzie ta pompka tutaj na samym dole odgrywa niemalże najważniejszą rolę. To znaczy, ta pompa na samym dole, ta o tu, pracuje z dużo większą wydajnością niż pompy na instalację. W tej chwili tylko ta pompa na instalację pracuje, bo tu przygotowaliśmy sobie już podgrzejniki, pod podłogówkę. W przyszłości prawdopodobnie wiosną inwestor zdecyduje się w swoim domu rozłożyć podłogówkę. Wtedy podepniemy sobie dolny układ, który już jest niemalże gotowy. W tej chwili w domu grzeją tylko i wyłącznie grzejniki, czyli ta pompa tutaj. Kilka słów odnośnie powrotu. Na grzejniki idzie temperatura 50 stopni. Powrót mamy na poziomie 57 stopni. 63 stopnie jest w tej chwili na kotle. Temperatura zadana, temperatura osiągnięta. Kocioł bardzo równo będzie pracował. Sprzęgło hydrauliczne, ono ma za zadanie po pierwsze odpowietrzyć, po drugie odmulić układ, gdyby faktycznie coś się zbierało, to zbierze nam się w dolnej części sprzęgła. A kolejną rzeczą jest to, że przy zainstalowaniu dodatkowej pompy tutaj, tak zwanej pompy kotłowej, przewałowej, uzyskujemy bardzo fajną temperaturę na powrocie, którą dopiero widzieliście. Z grzejników nam wraca powiedzmy 45 stopni, 50, może nawet 1 jest podawane na grzejniki. No i pracuje. Do pełni szczęścia należy również klientowi zainstalować w domu sterownik pokojowy, tak aby po osiągnięciu odpowiedniej temperatury w domu kocioł się wygaszał. Po co się wygaszał? No właśnie po to się wygaszał, żeby nawet w podtrzymaniu nie musiał zużywać peletu. Bardzo często przy dobrze zaizolowanych domach kocioł peletowy nagrzewa dom raz, kilka, czasem kilkanaście godzin. Odpoczywa, nie zużywa wtedy peletu, nie zużywa waszych pieniędzy. Warto zainwestować kilkadziesiąt, kilkaset złotych w dobre sterowanie.